Tu mamy dokładnie podane 1919 rok, 21. Wcześniejsze właśnie bitwy już toczyły się w 19 roku i właśnie ginęli polscy żołnierze. Ale wiemy, że 3 stycznia 20 roku była obrona i wyzwolenie Dynęburga. 7 stycznia pod Dukstami Iralińskimi przejeżdżaliśmy. Także wielu żołnierzy zginęło i są pochowani na tym cmentarzu. Wielu ginęło tutaj w lutym, marzec, kwiecień 20 roku. Data 21, to jest najczęściej, że ci umierali już po zakończonych właśnie tych bitwach 20 roku i umierali z odniesionych ran. Na Wileńszczyźnie jest wiele takich cmentarzy, na których jest właśnie wpisany rok 21. Wszystkich tu ogarniamy. Nie znam dokładnie, jaka jest liczba tu pochówków, ale domyślam się, że 195 czy... 204. 204. Byłem bardzo blisko. 204 mamy mogiły żołnierzy legionistów. Za wszystkich tych żołnierzy odmówmy modlitwę. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.